Witam, pozdrawiam serdecznie wszystkich oglądających, muszę sobie dobić kamerkę. To jest mój kubek typu Helikontex. Sobie patyczkiem przemieszam. Trzeba sobie radzić w terenie. Ognisko mi się dopala. COVID był. Przed wojną też był COVID. Wiele ludzi będzie myśli, że wojna zaczęła się w tym roku, w lutym. Jak słyszę, że 120 ileś tam dni, to niech będzie 150 dni na Ukrainie. Wojny, bo śmiać mi się chce. Wojna wybuchła już dawno wcześniej. Ale do polityki... Ja kiedyś nagrałem taki fajny filmik, to mi go skasowali. Więc wolę tu się nie udzielać za bardzo. Pozdrawiam Ciebie, rozumiem, pozdrawiam wszystkich oglądających. Akurat na sapeczce sobie jadłem skrzydełka. Sapeczka jest wielofunkcyjna, można na niej gotować nawet. W rękach żołnierza jest to bardzo zabójcza broń. No jakbym te szczebą tak przywalił. Co to było? Piękna natura. Mam gdzieś tu jeszcze moją awaryjną rozpałkę. Jest to krzesiwo Bushman. Ja sobie akurat ten haczyk, ten pętelkę rozwinąłem, także żebym spokojnie sobie mógł przewiesić. Awaryjna rozpałka do lasu. Miło jest spędzać czas w lesie, dbając o naturę, przyrodę. Sam swego czasu sprzątałem i dalej będę sprzątał. To jest pokrowiec z Mory 2000, akurat dopadłem na niej telefon. Bardzo polecam ten nóż, jest bardzo funkcyjny, wielofunkcyjny, można powiedzieć, do jedzenia, krojenia, jedzenia na przykład takie jak udka, skrzydełka. Począwszy na przykład do racji SFG Wojska Polskiego SR, jest naprawdę bardzo przydatny. Jest praktycznie niezastąpiony dla mnie według mnie do lasu. Co do tamtego typowego magnetu wojskowego polskiego jeszcze nie wypowiem. Nie wiem jak z WZ98, typowy nóż chyba zabójca, morderca. No i to proszę Państwa, hop, siup, 8 saren, 9 dziur. I pozdrawiam serdecznie z krainy 1000 bocianów, Filip Petrowski. Dziękuję.